Dobry wieczór Państwu, witamy w skrócie informacji z polskiej i międzynarodowej gospodarki. Rozpoczynamy oczywiście od naszej lokalnej gospodarki, która ma coraz większe znaczenie w świecie, i gdyby udało się utrzymać te tempo rozwoju, które notowaliśmy w ostatnich kilkunastu latach, przez następne kilkanaście lat, to wyprzedzimy Wielką Brytanię i Niemcy, jeśli chodzi o PKB na mieszkańca. Ciężko w to uwierzyć, ale jest to możliwe, bo w polskiej gospodarce jest całkiem nieźle. Zobaczmy, co wydarzyło się w naszej gospodarce. Konwencja wyborcza PIS odbędzie się pod koniec sierpnia lub na początku września. Jesteśmy w końcowej fazie pisania programu wyborczego. Jesteśmy od spraw dużych i od sprawniejszych powiedział w piątek w programie Polskiego Radia wicepremier, prezes PIS Jarosław Kaczyński. Średnia życia w Polsce w 2022 roku wydłużyła się w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2022 przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 73,4 roku, natomiast kobiet 81,1. Biorąc pod uwagę rok 1990, trwanie życia było wyższe odpowiednio o 7,6 lat. Ministerstwo Rozwoju Technologii przygotowuje drugi program pomoc dla przemysłu energochłonnego związanego z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 roku, którego wartość ma wynieść 5,5 miliarda złotych. Poinformował resort. W ramach pierwszego programu pomoc dla sektora energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku, zgodnie z danymi operatora, po rozliczeniu wsparcia, resort udzieli pomocy publicznej 195 podmiotom na łączną kwotę 2 miliardów 300 milionów złotych. Ilość energii elektrycznej, której zakup został dofinansowany w programie, wyniosła 12,5 terawatogodzin, a ilość gazu ziemnego 28 terawatogodzin. W Polsce planowana jest budowa składowiska powierzchniowego dla odpadów promieniotwórczych, które ma być gotowe w momencie uruchomienia elektrowni jądrowej. Ma powstać również głębokie składowisko, przekazała PAP Państwowa Agencja Atomistyki, zaznaczyła, że szacunki nie biorą pod uwagę SMR i MMR. Od lutego każdy kolejny miesiąc przynosi spadek bezrobocia w Polsce. Ostatnie oficjalne dane GUS pokazały, że stopa bezrobocia w Polsce spadła do rekordowo niskiego poziomu, najniższego od sierpnia 1990 roku, wynosi zaledwie 5%. Ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego postanowili przyjrzeć się sytuacji borówki wysokiej, zwanej potocznie amerykańskiej w Polsce. Co się okazało? Jesteśmy drugim w Unii Europejskiej po Hiszpanii i szóstym na świecie producentem borówki. W ostatnich 10 latach zbiory tego owocu wzrosły w naszym kraju aż pięciokrotnie z 13 tysięcy ton w 2012 roku do 64 tysiące ton w 2023. Z danych GUS wynika, że eksport borówki amerykańskiej na rynek zagraniczny wzrósł z 12 milionów euro w 2013 roku, do 108 milionów euro w 2022, a więc wzrósł blisko dziewięciokrotnie. Drodzy Państwo, daliście się nabrać znowu na zieloną propagandę. Liczba pożarów, które obserwujemy ostatnio w telewizji, która ma być niby tak wielka, jest naprawdę bardzo mała. Spójrzmy zatem na ten wykres, jeśli chodzi o obszar pożarów w poszczególnych latach w Europie. To wszystko, co dzieje się w mediach, które Chcą uzasadnić zieloną transformację, jest złym kierunkiem, kierunkiem, który jest drogi, niepotrzebny, szczególnie Unii Europejskiej, niepotrzebny Polsce, niepotrzebny nikomu. O czym doskonale wiedzą Chińczycy, Hindusi czy Amerykanie? Nikt nie idzie w kierunku zielonej transformacji, która tylko Unia Europejska, która ma teraz ogromny problem, problem, który rozkłada gospodarkę. Taka cena energii. Nie może być konkurencyjna, zatem liczymy na hamulec, jeśli chodzi o zieloną transformację, bo hamulec już nie tylko chce włączyć Polska, ale również Niemcy, Włochy i kilka innych krajów w Unii Europejskiej. Trzymamy kciuki, bo hamulec bardzo się przyda. Niemiecka gospodarka znalazła się w recesji w drugim kwartale 2023 roku. Wzrost PKB Niemiec był lekko ujemny w ujęciu kwartał do kwartału. W ujęciu rocznym PKB Niemiec spadło 0,2%. Nieme, niemiecka agencja Deutsche Welle przyznaje, że gospodarka jest pod presją w następstwie inwazji Rosji na Ukrainę i późniejszego wzrostu cen energii. Wskazuje, że dane pokazują znaczny spadek wydatków konsumentów, którzy zaciskają pasa. Warto odnotować, że Niemcy także dwa tygodnie temu negatywnie zaskoczyły, bo w czerwcu statystyki wykazały pierwszy wzrost inflacji od lutego. Wskaźnik urósł do poziomu 6,4%, a miał spaść. W drugim dniu odbywającego się w Petersburgu szczytu Rosji afryka prezydent Egiptu Abdel Fattah Sisi wezwał Rosję do wznowienia umowy zbożowej, która umożliwiała eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Moskwa w ubiegłym tygodniu zerwała to porozumienie. Nie 25, ale 497 trudnych do ugaszenia aut elektrycznych znajduje się na pokładzie płonącego od wtorkowej nocy w wybrzeży Holandii samochodowca Fremantle Highway poinformowało japońskie przedsiębiorstwo żeglugowe Kailine. Rząd Wielkiej Brytanii pozwala rosyjskim oligarchom wydawać setki tysięcy dolarów mimo zamrożenia ich kont. Poinformował w piątek dziennik New York Times, powołując się na zdobyte dokumenty i osoby zaznajomione ze sprawą. Wyjątki od sankcji nazywane licencjami są świadectwem tego, jak kruchy okazał się po Brexicie nowy system sankcji finansowych w Wielkiej Brytanii. W niektórych przypadkach oligarkom zezwolono na wydatki na życie na ponad milion dolarów. Unia Europejska planuje wprowadzenie do przepisów domniemania zatrudnienia na etacie. To spowoduje, że około milion zeceniobiorców i półtora milion osób prowadzących działalność gospodarczą będzie musiało być zatrudnionych na umowę o pracę, podaje dziennik Gazeta Prawna. Problemem dla polskiego rządu może być jednak fakt, że domniemanie zatrudnienia na etacie trudno ograniczyć wyłącznie do zatrudnionych za pośrednictwem internetowych platform. Portal Moneyzine przeanalizował poziomy kredytów konsumenckich w 65 krajach. Szwajcaria ma największe zadłużenie z tytułów kredytów konsumenckich na osobę na świecie: 130 tysięcy dolarów na głowę każdego mieszkańca i 200 tysięcy na każdego wieku 15-64 lata, to 93% więcej niż średni światowy dług konsumencki na osobę wynoszący 130 tysięcy dolarów. Pośród krajów Europy Wschodniej najbardziej zadłużeni są Polacy zajmujący 18 miejsce w zestawieniu, 5000$ dolarów per capita i 7,5 tysiąca dla osób w wieku produkcyjnym. Przeciętny Polak zatem ma 20 razy mniej zadłużenia niż przeciętny Szwajcar. Recesja w Szwecji w drugim kwartale 2023 roku PKB spadł aż o 2,4% rok do roku. W ujęciu kwartalnym PKB skurczył się o 1,5%, czyli najsilniej od kryzysu pandemicznego. Spowolnienie gospodarcze Szwecji jest wywołane również zaostrzeniem polityki pieniężnej Riksbanku. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa są bardziej w stosunku do innych krajów wrażliwe na podwyżki stóp procentowych przez wysokie obciążenie kredytowe sektora prywatnego. Zadłużenie gospodarstw domowych w Szwecji w relacji do dochodu Rządzalnego netto zwiększyło się ze 190% w 2019 roku do 203% w 2021 roku, a zatem w czasie pandemii wzrosło o 15%. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś ekonomia raport o 22.30 porozmawiamy o tym, jak zielona transformacja negatywnie wpływa na gospodarki zachodnie w Unii Europejskiej i dlaczego Polska ma się całkiem dobrze i co zrobić, żeby miała się jeszcze lepiej 22.30?